drogi duszpasterze polonijnych i siostry zakonne, które również bardzo, bardzo licznie nas dzisiaj odwiedziły, i zaprosić również naszego drogiego księdza Tomasza w prowadzenie nas właśnie w ten moment głębi duchowy. Księdze Tomu, księże Tomu, bardzo prosimy. Drogie siostry, drodzy bracia, posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swą trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do aniołów mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Chwała Bogu. Wielce szanowna Pani Ambasador, wielce szanowny Panie Konsulu, wielce szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, chciałbym nam wszystkim przekazać najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jak Pani Ambasador powiedziała, tak jak w zeszłym roku, tak i dziś, bardzo nam potrzeba pokoju. A przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię, która zakończyła się pierwszymi życzeniami bożonarodzeniowymi. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Drogie siostry, drodzy bracia, święta Bożego Narodzenia to są święta pokoju. I właśnie tego pokoju życzę w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w naszej ojczyźnie, w Polsce, a także na całym świecie. Wszystkiego, co najlepsze.